Cześć, Heniek jestem. 15 lat mieszkałem we Wrocławiu. Po 15 latach miasta wpadliśmy na pomysł wyjazdu na wieś. Padło na Sulistrowice. Sulistrowice to miejscowość niedaleko Wrocławia, 30 km, krajobrazowy park narodowy, woda i małe góry. Po 2 latach mieszkania w Sulistrowicach, poznawszy tą okolicę, stwierdziliśmy, że jest pomysł na nowy biznes, wynajem domków krótkoterminowych. Po urodzeniu się tego pomysłu w głowie zaczęły się kroki w sprawdzaniu, jak to wygląda, gdzie można takie domki zamówić, u kogo, kwestia pieniężna także, no i kwestia budowy. Przy wyborze konstrukcji do naszych przyszłych domków kierowałem się tym, aby te domki były naturalne, zgodnie z tym tutaj, co mamy naokoło. Wybór padł na domy szkieletowe, ponieważ szybki termin realizacji, nie najdroższy koszt budowy i to były takie dwa aspekty, które mnie bardzo interesowały. Po ciężkich i żmudnych poszukiwań i porównywaniu ofert padło na firmę Katalpa. Firma Katalpa mieści się w Ostródzie, kawałek drogi stąd, ale warto było, ponieważ sam kontakt z firmą Katalpa, z panem Piotrem od początku wydawał się taki miły, szczery i bardzo pomógł nam w jakichś tam sprawach technicznych. Podobało mi się to, kiedy firma przyjechała stawiać już te domki. Część rzeczy miała już zrobionych u siebie na warsztacie. Te gotowe ściany stawiały się na fundament, który wcześniej zrobiłem. Nawet się nie spodziewałem, że te domki powstaną w tak szybkim tempie. Dzięki przyjazdowi do Ostródy i zobaczeniu identycznego domku w rzeczywistości, jak wygląda, skłoniliśmy się do tego, że to jest jednak najlepszy wybór i postawiliśmy na firmę Katalpa. Sprawdzając rynek, wybrałem cenę, w tym momencie widzę, że adekwatną do realizacji, do tego, co powstało na mojej działce. Przed budową tych domków moje oczekiwania były takie, że firma, którą wybrałem, na każdym etapie budowy będzie mi pomocna i będzie służyła swoją radą. No i tak się stało. Gdy był jakikolwiek problem, nawet na etapie robienia fundamentów, dzwoniąc do firmy Katalpa, do pana Piotra, zawsze dostawaliśmy informacje, jak mamy zrobić przepusty, gdzie i nie było nigdy problemu. Tak samo na etapie budowy. Firma sprawdzała, czy wszystko jest zgodnie z planem i naprawdę komunikacja między nami była na wysokim poziomie. Pierwsze wrażenie, gdy przyjechała ekipa, było potężne, ponieważ w przedziale 2-3 dni stanął szkielet już naszych domków. Obawy, jakie miałem, czy ja dobrze postawiłem fundament, czy firma, która przyjedzie, nie będzie miała problemu z osadzeniem tych domków. No i druga sprawa, na której mi bardzo zależało, to czas. Czas realizacji, czas przejazdu firmy i czas montażu i czy się zmieszczą w terminie zgodnie z umową. Termin był dotrzymany, budowa zakończyła się nawet przed terminem. Na pewno nie było żadnych opóźnień w związku z aurą, chociaż budowaliśmy to wczesną wiosną. Inwestycja ta, czyli te 2 domki, które postawiliśmy, były moją pierwszą inwestycją. Ciekawiło mnie to od środka, jak to będzie wszystko montowane. Zadawałem dużo pytań ekipie. Myślę, że po paru dniach miała mnie dość, no ale niestety no, taka moja natura. Widząc zaangażowanie i fachową pracę ekipy, widziałem, że wybrałem dobrze. Ekipa widać, że zgrana, chłopacy młodzi, ubrani czysto, angażują się do pracy, którą wykonują i no, nie miałem do nich żadnych zastrzeżeń. W głowie powstał nowy pomysł na wybudowanie jeszcze 2 domków i tu już nie było porównywania ofert. Po pierwszej budowie stwierdziłem, że nie ma czego szukać, że to firma porządna. I drugi etap, który powstanie już niedługo, także będzie przeprowadzała firma z Ostródy. Biznes rozkręcił się od tego momentu, gdy po latach nieczynnego zalewu gmina Sobótka naprawiła ten zalew. Powstały te nasze 2 domki, powstała baza noclegowa, jest zalew, mamy górę Ślęże, na której są zawsze jakieś wycieczki czy trasy rowerowe i stąd się wzięli mieszkańcy naszego Sulilandu. Budowa zakończyła się początkiem sezonu letniego, tak więc wystartowaliśmy troszeczkę za późno, ale po powstaniu strony internetowej i dobrej reklamie w sieci zaczęły się rozdzwaniać telefony z zapytaniami o nocleg. I okazuje się, że tych telefonów jest tak dużo, że nasze 2 domki w tym momencie jakby było za mało. No i
Początkowo baliśmy się, myśleliśmy, że w tym momencie to zły pomysł na to, żeby rozpocząć budowę dwóch domków. Stwierdziliśmy, że poczekamy może pół roku, czy zobaczymy, jak ten sezon od początku nowego roku pójdzie. No ale okazało się, że jednak idzie dobrze i w kwietniu czy w maju zaczęliśmy już myśleć o rozbudowie i kolejnych dwóch nowych domków. Oprócz telefonów od ludzi, którzy chcieliby spędzić w naszych domkach bardzo miłe chwile, także mamy telefony z zapytaniami, jaka nam firma to budowała. Także dużo ludzi pyta i dostają odpowiedzi, czy tam dostają kontakt od nas, że to firma Catalpa wykonała nam te domki.